Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. W kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi zgodnie z waszą prośbą nasza biało-niebieska ściana Bartek Mrozek. Cześć Bartku. Dzień dobry. Chociaż mogłabym też powiedzieć trochę niebiesko-biała, bo jednak Lech Poznań jeszcze na papierze, nie tylko Stal Mielec. Aktualnie tylko Stal Mielec. Ja nie widzę tutaj tak na papierze Lecha Poznań. Czekałam na taką odpowiedź z twojej strony. Do Lecha Poznań jeszcze przejdziemy. Powiedzmy tylko trochę kibicom, którzy może nie wiedzą. Pochodzisz z Katowic. Tak. I tam rozpoczynaj swoją przygodę z piłką. Był Rozwój Katowice, GKS Tychy, później troszeczkę na północ Elana Toruń. Nie w takiej kolejności. Jeszcze zapomniałaś o pierwszym klubie Polonii Łaziska Górne. Okay. Później był Rozwój Katowice. Byłem w Stadionie Śląskim w Chorzowie. Później taka szkółka pod właśnie APN GKS Tychy, to był Chrzciciel Tychy, ale to dosłownie byłem pół roku. W Tychach byłem w Akademii i później dostałem propozycję z Lecha. Poszedłem do Lecha, z Lecha do Torunia. W Toruniu byłem rok, w Katowicach byłem 2 lata. Później wróciłem do Lecha na rok i teraz jestem tutaj. Jesteś tutaj, ale zanim przejdziemy jeszcze do tych pytań, które zadali kibice i dziennikarze, chciałabym jeszcze wrócić do dwóch kwestii, które były już chwilę temu w twojej karierze, a mianowicie zahaczymy jeszcze o Premier League. Jak to było z tym Manchesterem United i Crystal Palace? Nie, do Manchesteru pojechałem stricte na testy, żeby... No, źle powiedziałem, na testy. Pojechałem stricte po to, żeby zobaczyć, jak wygląda europejski klub. Gdzieś Lech mi dał tę możliwość i pojechałem z tatą i z trenerem Kubiakiem. Notabene trener Kubiak jest teraz trenerem Warty Poznań, trenerem bramkarzy. Pojechaliśmy razem, zobaczyliśmy, jak wygląda no już jeden z największych klubów na świecie, więc zresztą coś możesz o tym powiedzieć. Tak, jestem kibicem Manchester United, o czym Bartek wie i zawsze mi docina, że Manchester jest tylko niebieski. No to ja się śmieję, bo to nie powiem, że jestem za Manchesterem takim czy takim. Okej. Okay. To zostawię dla siebie akurat. Akurat do wszystkich piłkarzy było pytanie, jakiemu klubowi poza Ekstraklasą w innych ligach zagranicznych kibicujesz? Do ciebie tego pytania nie ma, ale ja je skieruję do ciebie. Tak? To, bo jak zadasz, to odpowiem ci później, dobra? Dobrze, zadam. Dobra, a wracając do tego, co mówiliśmy, to no byłem w Manchesterze, zobaczyłem, jak klub wygląda od środka i naprawdę zrobiło to we mnie duże wrażenie. Później miałem przyjemność pojechać już na testy i się sprawdzić, tak jakby na tle innych bramkarzy w Crystal Palace, co też jest dużym klubem, ale uważam, że nie jest aż tak dużym jak Manchester United. Okej. Okay. To już mamy wyjaśnione, więc tutaj zahaczyliśmy o twoją karierę. Teraz już przejdźmy do pytań. Na początek te ogólne. Naszych kibiców bardzo często interesują kwestie żywieniowe w waszym przypadku. Pierwsze pytanie, twój ulubiony słodycz? Mogę powiedzieć, że nie wiem. Nie. Nie. No lubię gdzieś tam czasami poeksperymentować, to czasami gdzieś tam z moją dziewczyną robimy jakieś ciasta, gotujemy, ale chyba najprostszą odpowiedzią będzie czekolada. Fit ciasta czy zwykłe? Zależy. Zależy, okej. Okay. Jaką pizzę najbardziej lubisz? Wiesz co, też od pizzy wolę bardziej burgera. Burger taki naprawdę... W Pasibusie był taki nawet, nie wiem, czy to reklama, czy nie, ale... Nie. W Pasibusie był taki awokadus. Słyszałam o tym. No, bardzo chwalony. Naprawdę, bardzo dobry. I jak mam wybrać między pizzą a burgerem, no to wolę pizzę, burgera, przepraszam. I rzadziej gdzieś tam jem pizzę, nie? Więc burger, ten awokadus naprawdę zapadł mi dobrze w pamięci. Chociaż zdziwiłem się, bo tu w Mielcu... Też jest naprawdę bardzo dobry. Nawet nie wiem, czy nie umieściłbym go w swoim top 3. Wow! Nawet chyba bym go umieścił w swoim top 3. Naprawdę bardzo dobry. Tutaj Mariusz, akurat kierownik, mi kiedyś zamówił. Dobrze. Czyli Mielec burgerem stoi dla Bartka Mrozka. Nie trzeba być w Poznaniu. Okej. Okay. Twoje ulubione danie z dzieciństwa? Nie, no bardzo lubię roladę śląską mimo wszystko.
I gdzieś zupa pomidorowa też jest, też bardzo lubię, ale jeżeli miałbym potrawę, którą rzadko jem i no chyba nawet powiem, że jem ją głównie na Śląsku, jak jestem, to właśnie rolada wołowa z kluskami i z modrą kapustą. Czyli regionalne smaki. Tak. Okej, pojedzone, wolny czas. Co robisz w wolnym czasie? Wolny czas? Zależy jak wolny. Czy wolny po treningach, czy wolny, mam jeden, dwa dni. Bo jeżeli chodzi o to wolne, jeżeli mam więcej dni tak wolnego, no to gdzieś z dziewczyną i z psem lubimy podróżować. I czasami po prostu nawet wybieramy sobie miasto w Polsce i sobie gdzieś jedziemy. Mhm. Na jeden, dwa dni, po prostu żeby zobaczyć miasto. Tak już parę miejsc w Polsce obejrzałem, ale jeszcze parę punktów na mapie zostało. A jeżeli chodzi o co lubię po treningach robić, no to z dziewczyną albo czasami oglądam jakiś serial, albo najprościej siadam do komputera i gram w gry. No właśnie, to było takie nakierowanie z mojej strony, bo pytanie, czy grasz w jakieś gry? Jak już to zdradziłeś, to teraz powiedz gram, naszym gram. Kibicom, w jakie? Z bratem od mojej dziewczyny, szwagrem, notabene z moim najlepszym przyjacielem. Gramy w Warzone'a, do tego teraz jak tu przyszedłem, to poznałem no, Mateusza Matrasa, także... Z którym grasz również w Warzone'a? Z którym gram między innymi z Warzone'a. O, nie przyznał nam się, drodzy kibice, w ostatnim materiale, że gra z Bartkiem. Jeszcze mogę zdradzić tylko po cichu, że gdzieś tam Piotrek wlazł też z nami. Też z nami gra, także... A, to Bartek. Także mamy taką ekipę, że gramy razem często po treningach. FIFA? Czy za dużo piłki nożnej? Teraz zacząłem, niedawno. Okay. Parę dni temu dostałem, dostałem. Okej. Okay. I coś tam zaczynam, ale tyle lat, ostatni raz w FIFA grałem w internacie, więc muszę sobie to wszystko przypomnieć. Okej. Okay. Twój ulubiony piosenkarz, zespół muzyczny? No kurde, to jest ciężkie pytanie. Bo mam paru takich, których naprawdę lubię, ale gdzieś tam... Ja chyba najbardziej lubię słuchać rapu i może zostanę przy polskim podwórku i gdzieś tam piosenki, których najczęściej odsłuchuję, to jest chyba od Palucha i od Kenkeju. Okej. Okay. To były te pytania ogólne. Teraz wracamy do piłki nożnej. Jeszcze nie Stal Mielec, do Stali Mielec dopiero dojdziemy, bo tych pytań o naszą drużynę jest najwięcej. Twój ulubiony bramkarz z kiedyś lub obecnie grający? Masz taką postać? Mam. Bardzo lubię Gigiego Donnarumę. Jest mniej więcej w moim wieku, ale naprawdę podoba mi się jego taki styl bycia. Kiedyś nawet jeden trener powiedział mi, że ruchami może jestem nawet podobny do niego. Mówię, no, fajnie, miło mi się zrobiło, nie powiem. Okej. Ale gdzieś on i umiejętnościami, takim stylem bycia, jego, tak jak się spojrzy na, nawet na mental, nawet jedno zdjęcie gdzieś w telefonie zapisałem, jak ktoś zrobił mu zdjęcie w finale, grali z Anglią i grali w rzuty karne? Mhm. Tak. I właśnie wtedy ktoś mu zrobił zdjęcie, jak wygrał Mistrzostwo Świata, a on idzie pełen spokój. Jakby nawet nie wiedział, że wygrał Mistrzostwo Świata. Czy to Europy? Europy? Europy, przepraszam. Europy. Pomyliłem. I właśnie wygrał Mistrzostwo Europy, nie? On idzie. A ja mam wrażenie, że ty masz też takie usposobienie. No, chyba muszę się z tobą zgodzić. No, też mam, tak mi się wydaje. Też mam spokój w wielu też sytuacjach. Też mógłbyś mieć pewnie takie zdjęcie. Fajnie by było, jakbym kiedyś miał takie... Mógłbym wygrać Mistrzostwo Europy i mieć takie... Oczywiście trzymamy za to kciuki. Rozmawialiśmy na początku o twojej karierze, o tym, że zaczynałeś w rozwoju Katowice i sam wymieniłeś po kolei, gdzie jeszcze na twojej ścieżce kariery się zatrzymałeś. I pytanie, czy mógłbyś coś opowiedzieć po trochu o każdej przygodzie w tych klubach? Okej. Zaczynałem w Łaziskach Górnych. Notabene mój tata jest tam teraz trenerem, to jest czwarta liga. I właśnie na pierwszy trening zabrał mnie tata, bo utworzył tam jakąś taką, nie wiem, czy to była mini akademia, czy jakaś grupa, już też nie pamiętam tak dokładnie. Ale to pierwszy raz on mnie zabrał tam na trening i tam zacząłem swoją przygodę. Później gdzieś
z racji tego, że mój znajomy, z którym chodziłem do klasy, kolega z klasy, jego ojciec prowadził zajęcia w rozwoju Katowice. No i też z racji tego, że jestem z Katowic, mieszkałem w Katowicach. Na łaziska są gdzieś tak 20 minut drogi około od Katowic. No to się zdecydowałem, żeby się przenieść do rozwoju. Tam byłem 2 lata. I gdzieś na jakimś turnieju, chyba nawet w Ornontowicach u Mateusza. Okej. Okay. Ale to tak akurat mi się teraz przypomniało. Mm-hmm. Dostrzegł mnie jeden trener i zapytał mnie, czy chciałbym przyjść do Stadionu Śląskiego. No, powiedziałem, że okej, okay, że bardzo chętnie przyjdę. No i trafiłem do Stadionu Śląskiego. I ze Stadionu Śląskiego on poszedł do Akademii w Tychach i tak samo zapytał się mnie, czy bym poszedł z nim do Tychów. No, powiedziałem, że bardzo chętnie i zmieniłem to na Tychy. Gdzieś w Tychach byłem chwilę. Trafiłem pod skrzydła swojego taty. Mój tata prowadził rocznik 9-9. I trener bramkarzy powiedział mi, że sorry, ale nie możesz być w swoim roczniku, musisz iść rocznik wyżej. Ja powiedziałem, nie mogę iść do taty, do drużyny. Mhm. Okazało się, że jednak mogę i byłem u taty w drużynie. Tam byłem pół roku i znaczy w sumie w Tychach byłem 2 lata też, jak dobrze pamiętam. I później dostałem propozycję z Lecha i poszedłem do Lecha. Dla mnie to była duża przeprowadzka, no bo z Katowic do Wronek, aż do internatu jest no, chyba z 400 km ponad. I tam żyłem 3,5 roku. Super, super wspomnienia mam z tego momentu, no bo wyprowadzka z domu, tak jakby już trochę zacząłem dorosłe życie, można powiedzieć. Poznani nowi ludzie, z którymi niektórymi do dzisiaj nawet mam kontakt, no bo to do dzisiaj mam kontakt, no, powiedziałem jakbym miał, nie wiem, z 30 lat, nie? No tak. Ale super ludzi też tam poznałem. Później trafiłem do pierwszego zespołu, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble właściwie akademii. I po tym przyszedł czas, że w klubie podjęliśmy taką decyzję, żeby iść na wypożyczenie do seniorskiej piłki. No i też muszę powiedzieć, że też wtedy chciałem tego kroku i na szczęście się udało wypożyczyć mnie do Elany Toruń, do trenera Guraka. Tam biliśmy się do samego końca o awans, mimo tego, że ja nie zagrałem dużo meczy, to cieszę się, że tam mogłem spędzić ten rok, no bo też mimo wszystko od strony takiej prywatnej to poznałem Toruń, miasto, naprawdę bardzo piękne miasto. Mówiłem to też, często to mówię, jeżeli ktoś mnie pyta, to mówię, że Toruń bardzo ładne miasto, bardzo mi się podobało. Ale jeżeli chodzi też o doświadczenie na boisku, to też dostałem dużo tego doświadczenia i oto od chłopaków szatni, czy od trenera, no też taka trochę szkoła życia, no bo gdzieś przyszedłem z dużego klubu, nagle nie grałem, albo raz grałem, raz nie grałem, to też mnie swoje nauczyło. I później w klubie powiedzieli mi w Lechu, że sorry Bartek, no musisz iść na kolejne wypożyczenie, bo ja też czułem, że to nie był taki rok, który chciałbym, żeby on tak wyglądał. Akurat trener Górak zmienił też miejsce pracy z Elany do GKS-u i dowiedziałem się, że chciałbym, żebym też przyszedł do Katowic. No z racji tego też, że jestem z Katowic, no to wiadomo, że gdzieś tam klub jest trochę, no trochę bliżej sercu, no bo to wiadomo, no, jak każdy jest z jakiegoś miasta, no to gdzieś ten klub ma bliżej. No ja z racji tego, że jestem z Katowic, no to też gdzieś fajnie, że była taka propozycja i właściwie długo się nie zastanawiałem i od razu przyszedłem do Katowic, do Gieksy. No w Gieksie spędziłem 2 lata. W pierwszym roku pamiętam, że biliśmy się o awans, ale gdzieś tam nie udało nam się. Były też po rozmowie w klubie też w Lechu, były też rozmowy, żebym poszedł dalej na wypożyczenie. No,
ja też nie wiem, czym tak naprawdę się kierowałem. Czy to było to, że nie udało nam się zrobić awansu do pierwszej ligi, czy co tam się stało, też tak pamiętam, nie pamiętam, ale gdzieś tam chyba miałem mimo wszystko w sobie to, że nie zrobiłem wszystkiego do końca w Katowicach. Dlatego też zapytałem o możliwość, żebym został w klubie. Ponieważ też w klubie w Katowicach też chcieli, żebym został. Dlatego też w Poznaniu zapytałem, czy jest taka możliwość, żebym został. No, powodu akurat chyba nie podawałem, ale tak sam dla siebie. Na szczęście w tym drugim roku już udało nam się zrobić awans do pierwszej ligi i wtedy dostałem właśnie opcję powrotu do Poznania i gdzieś tam walczyć o miejsce w pierwszym składzie. Co było ciężkie na początku, no bo też z okresu przygotowawczego kompletnie wypadłem. Wypadłem na 2 miesiące ponad. I tu był taki mały problem, no ale gdzieś tam się odbudowałem w rezerwach i fajnie się udało też zakończyć ten sezon. No mimo wszystko przy większości meczach, które zagrałem w rezerwach w drugiej lidze, gdzie byliśmy w czubie tabeli. Na koniec, które świętowałem, to jest ciężkie słowo, bo byłem tu już w Mielcu. Mistrzostwo Polski, no to też jest no super moment, mimo tego, że nie zagrałem gdzieś w żadnym spotkaniu. To też jest fajnie to przeżyć. Wiadomo, że inaczej się to by przeżywało, jakby się grało na tym boisku, ale też na pewno mi fajna rzecz, że mogłem przy tym wszystkim być. No i teraz jestem już tutaj w Mielcu i tutaj. A pamiętam, jak spotkaliśmy się na gali Ekstraklasy. Wtedy byłeś z Lechem Poznań odebrać nagrodę. I pamiętam, że rozmawialiśmy, czy się widzimy jeszcze w Mielcu w przyszłym sezonie. I wtedy był wtedy był duży pytajnik. Nie, no bo pytaliście się mnie, czy przyjdę, bo nie będziemy się mieć, też mówiliście, że fajnie, jakbym został. Nie będziemy tu ukrywać. Zdradził. No ty nas wszystkich dzisiaj zdradzisz. Wszystkich sprzedam, nie? No. No ale wtedy nie wiedziałem i też nie chciałem nikomu nic obiecywać, bo sam nie wiedziałem, jaka będzie moja sytuacja. Dlatego też nic takiego nie chciałem powiedzieć. Jasne. Dobrze, kolejne pytanie. Już byłeś, wiadomo było, że jesteś naszym zawodnikiem na kolejny sezon. Pierwszy mecz przeciwko twojej byłej drużynie. I pytanie, co czułeś, jak wyszedłeś na boisko przeciwko kolegom z Lecha? Myślę, wiesz, że jako tako nie czułem nic takiego, można powiedzieć, nadzwyczajnego. Bo nie chciałem się na tym skupić, że to są moi koledzy, że ja ich znam, że ja z nimi trenowałem jeszcze tam miesiąc temu, tak? Nie chciałem w ogóle dopuszczać do siebie takiej myśli. Chciałem po prostu wyjść i zagrać mecz na swoim poziomie. No i jak się udało, no to też wszyscy wiemy. Czyste konto. Też no, dla mnie super sprawa i to, że jeszcze udało nam się wygrać, no to jeszcze lepiej. Jeszcze bardziej się z tego cieszyłem, że udało nam się wygrać. A w drugą stronę, podświadomie nie czułeś, że chcesz właśnie jeszcze bardziej pokazać? Nie. Tutaj też nie? Nie. Nie, po prostu chciałem zagrać dobry mecz. Swój dobry mecz. Nie, okay. Nie. Ludzie pytali, czy jakieś podteksty w tym były, że zagrałem jakiś tam, że zagrałem taki mecz, że chciałem to. Nie, po prostu chciałem wyjść tak jak na każdy mecz, tak jak wyszedłem później na Radomiak, na Raków. To był taki mecz. To też by było ciężko stwierdzić, prawda? To był taki dla mnie mecz, taki sam. To był pierwszy mecz generalnie, którym otworzyliśmy sezon, więc... Tak, no dlatego też to zawsze jest taka jakby wielka niewiadoma, nie? Dokładnie. A ja chciałem zagrać taki po prostu swój dobry mecz. Okay. Czy są jakieś elementy warsztatu bramkarskiego, które chciałbyś u siebie poprawić? Dużo tego jest. To myślę, że odkrywczy nie będę i gdzieś na pewno grę lewą nogą chciałbym poprawić, ale każdy następny element chciałbym też doskonalać, żeby nie być po prostu w miejscu, tylko gdzieś cały czas iść do przodu. A to tyle z takich rzeczy.
Okej, kolejne pytanie, jakiś żartownik widzę, że zadał. Gdzie najlepiej się czujesz? Na linii, na przedpolu czy na urlopie? Nie, no chyba najlepiej na boisku mimo wszystko, jak jestem, bo urlop też się przydaje i też jest fajny, jak się wyjeżdża na jakiś czas, ale potem już zaczyna brakować tego boiska i też już chcesz w końcu wyjść i zacząć grać, zacząć trenować, tak? Więc to jest ciężkie pytanie, na które niestety nie odpowiem. Okej, na boisku też. Tak. Przed chwilą zostańmy. Jak myślisz, jak by potoczyła się twoja kariera, gdybyś został w Lechu? To chyba też ciężkie pytanie. Mam pomidora? nie wiem, no ja nie lubię też gdybać, no bo to możemy gdybać, ale to tego się nigdy nie dowiemy, czy może teraz bym bronił, a może bym nie bronił, może bym siedział na ławce. No niestety tego się nie dowiemy i tak to zostaje po prostu. Powiedzmy, że tu jestem twój pomidor. Nie, no po prostu tak jest, no, że to są rzeczy, których się nie dowiemy nigdy. No, to biorą jakbyśmy byli w tej sytuacji, to wtedy byśmy wiedzieli, jak to wygląda. Najbardziej bramkostrzelny mecz, w którym grałeś? Pamiętasz taki? No właśnie. Bramkostrzelny, że my strzeliliśmy, czy że mi strzelili? Właśnie nie wiem, czy tutaj ogólnie w meczu? Nie wiem. Nie, na pierwszy strzał nic mi nie przychodzi tak do głowy. Więc. No, patrząc z perspektywy stali, to chyba. No, perspektywy to z Pogonią 4-2 wygraliśmy, to ten. Ale tak, poza tym. Nic mi nie przychodzi takiego do głowy, więc. Jak sobie przypomnę, to dopiszesz to tam w nagłówku. Bartek skomentuje po prostu film na YouTubie. Albo skomentuje film na YouTubie, że przypomniałem sobie. Nie, naprawdę. No to mogę powiedzieć, jak kibice chcą odpowiedzi, to powiem, że mecz z Pogonią, no bo nie przychodzi mi nic takiego do głowy. Dobrze. Pamiętam teraz, w juniorach grałem. Kurde, nie wiem, ile się skończyło, chyba z 30-0, nie? Pół sytuacji nie miałem. I tylko stałem. To pamiętam, jeden taki mecz miałem. No to rzeczywiście. Ale to miło raczej mieliśmy chyba z 10 lat. Nie, to zostańmy przy odpowiedzi mecz Stali z Pogonią. Dobra, to się wytnie. Wydaje mi się, że ty jesteś takim człowiekiem, który się nie stresuje, albo nie okazujesz tego, że się stresujesz. I w związku z tym kolejne pytanie, czy gra wysokim pressingiem przeciwników powoduje u ciebie właśnie ten wspomniany przeze mnie stres w rozgrywaniu piłki do kolegów z drużyny? To jest też nasz model gry, który my chcemy grać, więc tak nam też trener zarzucił, żebyśmy grali, więc my też wykonujemy te zadanie. No wiadomo, że jak jest wysoki pressing, to jest mało czasu na podjęcie decyzji, ale w trakcie tego się człowiek nie zastanawia, tylko chce wybrać jak najlepszą opcję, no, więc czy czuję stres? No nie, chyba mimo wszystko nie, no bo to jest model, którym chcemy grać i te podania krótkie przy pressingu chcemy cały czas wykonywać, więc to jest raczej chyba naturalne. Tak. Okay. Czy jest w Ekstraklasie zawodnik, którego strzały powodują u ciebie najwięcej problemów w obronie piłki? Nie wiem, czy w Ekstraklasie, no bo też nie zagraliśmy jeszcze z wszystkimi drużynami. Więc nie chcę tutaj powiedzieć. Mogę powiedzieć, że na treningu naprawdę nieprzyjemne uderzenie ma Maciek Domański i one robią jakiegoś takiego małego pikusa zawsze jak uderza. Więc z Maćkiem się śmiejemy często przy tych strzałach, ale to taka mała rywalizacja między nami. Okay. Ostatnie pytanie jest ogólne o piłkę nożną. Który bramkarz w Ekstraklasie jest według ciebie najlepszy i dlaczego to właśnie ty? Nie, żartuję, to oczywiście ja dodałam. Który bramkarz w Ekstraklasie według ciebie jest aktualnie najlepszy? Teraz tak muszę przewertować, wiesz, w głowie, który, co i jak. Tu jest mały problem, bo... Sporo ma się kolegujesz, więc żeby się któryś nie brać. Nie, no... Osobiście nie znam aż tylu bramkarzy w Ekstraklasie, ale jak mam być szczery, też nie oglądam dużo meczów Ekstraklasy. I
I też przez to ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. No gdzieś śledzę. Śledzę jako tak niektóre interwencje, coś tam jak czasami wyjdzie na Kanal Plus, to czasami sobie obejrzę, ale nie oglądam aż tylu meczy, żebym mógł tak śmiało powiedzieć, że nie wiem, ten bramkarz podoba mi się najbardziej pod względem ogółu. No to raczej od każdego bramkarza gdzieś coś bym po prostu zabrał. Okej. Powiedziałeś, że nie oglądasz dużo meczów Ekstraklasy, więc to jest idealny moment, żebym wróciła do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Skoro nie oglądasz Ekstraklasy, to jaką ligę oglądasz i jakiej drużynie kibicujesz? Właśnie wiesz, że nie oglądam w ogóle mecze? Rzadko oglądam mecze. Naprawdę? No, wiadomo, że teraz jak Lech gra w lidze konferencji, no to sobie włączę Lecha. Czasami włączę jakąś Ekstraklasę, ale to jest rzadko. Jako taką mecz naprawdę rzadko oglądam. Czy nie masz drużyny? Nie, drużynę mam. Taką drużyną, którą kibicuję, jest Borussia Dortmund. O, to też się widzi. Ja gdzieś tam od małego im kibicowałem i dalej kibicuję, no ale mówię, no przez to, że teraz już tyle meczy nie oglądam, no to ten skład się pozmieniał i też nie wiem do końca, jak teraz to wygląda, no bo aż tak bardzo nie interesuję się tym. Okay. Dobrze, przechodzimy do Stali Mielec. Pierwsze pytanie, jak ci się gra dla stalowców? Bardzo przyjemnie, no tak. Bardzo ogólne pytanie, ciężko je zinterpretować. No właśnie, dlatego też tak nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć. Ale na razie miałem tą przyjemność, że też bardzo dużo ludzi tu przychodzi na stadion. Szczególnie przy moim debiucie tutaj w Mielcu i w Ekstraklasie przyszedł cały stadion, więc jak obydwie trybuny krzyknęły, to naprawdę robi wrażenie, bo jak się jest tam na środku, na boisku i naprawdę wtedy nic nie słychać. Dlatego mam nadzieję, że też kibice tak licznie i często będą przychodzić w komplecie, że będą cały nasz stadion przy Sorskiego zapełniać. Ale tak poza tym, no to naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, miło mi grać przy takiej publiczności. Jakie widzisz różnice w treningach w Stali Mielec w porównaniu do tych w Lechu Poznań? Treningi nie różnią się wiele, no to już później też zależy od tego, jak dany trener prowadzi drużynę, bo każdy trener ma jakąś tam swoją filozofię i każdy trener ma jakieś tam swoje też cechy, więc no to bym musiał zacząć porównywać, a nie chcę tego robić, ja też nie lubię porównywać. Ale jak już zacząłeś mówić o trenerze, to tutaj ja dodam pytanie. No właśnie, pamiętam też naszą rozmowę jeszcze na koniec poprzedniej rundy, gdzie bardzo chwaliłeś współpracę z trenerem Majewskim, teraz ona jest już dłuższa zdecydowanie. Co możesz powiedzieć o tej współpracy? No, jak wtedy chwaliłem, to dalej będę chwalił. Okej. Może trener obejrzy, nie? Myślę, że obejrzy. Nie wiem, zapytam, może jak wyjdzie ja trener, to zapytałem. Z trenerem Majewskim wyszło niespodziewanie. Zresztą, tak jak moje przyjście tutaj wyszło niespodziewanie, ale myślę, że jest ona bardzo pozytywna, bo od samego początku, jak tu byłem już w tym zeszłym sezonie, no to ostatnie dwie kolejki dostałem od trenera bardzo duże wsparcie i też mimo wszystko to, że chciał postawić na mnie, tak, że w tym trudnym momencie w zeszłym sezonie zdecydował się, żebym to mimo wszystko ja przyszedł, tak, i to było też bardzo miłe. Dobrze. To co sądziłeś o Stali Mielec, zanim tutaj przyszedłeś, a co sądzisz teraz? Czy coś się zmieniło w twoim wyobrażeniu o tym klubie? Wiadomo, że wszyscy znają jedno powiedzenie, że organizacyjnie Stal Mielec. Teraz masz czas, żeby je wyjaśnić. Właśnie ja nie wiem. Będąc wewnątrz klubu. Nie, no ja nie wiem skąd to przysłowie, tak, się wzięło, no nie mam pojęcia. Nawet kiedyś próbowałem wklepać w Google i nie mogłem znaleźć, kto to powiedział. Jak bardzo się mózg spędza wolny czas? Wpisuję Google, organizacyjnie Stal Mielec. No zdarzyło mi się, no nie powiem, ale
Nie wiem naprawdę skąd się to wzięło, no bo mimo wszystko zostałem klub dobrze organizacyjnie i wiadomo, że nie ma też warunków, no jak te większe kluby w Polsce, no to nie będziemy się tu czarować, ale gdzieś warunki są dobre i to co ma być, najpotrzebniejsze rzeczy to są. Okej. Co sądzisz o swojej obecnej dyspozycji? Przypomnijmy kibicom, 5 czystych kąt. Myślę, że jest ona dobra i liczę na to, że będzie tak dalej trwała. Ja też na to ciężko pracuję, żeby moja dyspozycja tak wyglądała, jak wygląda i to nie jest coś, co myślę, że jest przypadkowo, tylko myślę, że sam swoją codzienną pracą to wypracowałem. Kolejne pytanie o twój numer na koszulce, który jest numerem 41. Tutaj znowu jakieś żartownie, czy to wiek, do którego będziesz tutaj bronił? A bramkarze potrafią długo grać zawodową w piłkę. No ale ja mam jeszcze 20 lat do tego i nie wiem, jak się będę czuł za 20 lat, gdzie będę, w jakim miejscu. To jest... No jasne. Ja się często śmieję w rozmowach, że ja nie wiem, co ja będę robił jutro, a jedyne, co jest pewne, to że będę na treningu albo będzie mecz, no to tylko tyle wiem, ale no nie wiem, co przyniesie przyszłość, a skąd ten numer, no bo gdzieś tam w rozmowach z dziewczyną, bo to był mój taki jakby pierwszy taki możliwość wybrania sobie numeru. Dziewczyna mocno nalegała na numer 74, też jej się bardzo podobał. I 33, tak, Kamil ma teraz. No ja byłem wcześniej od Kamila, więc miałem wcześniej możliwość wybrania. I 33 też jej się podobał, który miałem w Lechu, ale ja mimo wszystko postawiłem na 41, no bo gdzieś tam mój tata, który grał w piłkę, grał z czwórką, jak dobrze pamiętam zawsze i nie będę tutaj ukrywał, że gdyby nie on, no to myślę, że teraz tutaj bym nie siedział i nie miałbym aż tylu możliwości, no bo mój tata jest taką osobą w moim życiu, że no, mogę powiedzieć, że jest niezastąpiona. I gdzieś tam to jest, żeby grać w Ekstraklasie, to był jeden z takich moich pierwszych celów, które sobie założyłem i jak już miałem taką możliwość, no to postawiłem na 41, no bo z racji tego, że on grał z czwórką, a ja zawsze chciałem grać z jedynką, no to postawiłem na numer 41. Jest symbol w tym numerze. Jest, to nie jest przypadkowe. Tato się bardzo wspiera, prawda? Bardzo często na twoich meczach. Jak nie ma teraz swoich meczy, to za każdym razem jest. Jak debiutowałem tu ze Śląskiem, w pierwszym meczu był. Zresztą moja babcia była z dziadkiem i dziewczyna. Później graliśmy w Płocku. Też byli w Płocku. Tutaj pierwsze mecze nowego sezonu też byli i naprawdę no muszę im bardzo podziękować za to wsparcie, no bo dają mi go bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę. Ale tak, mój tata jest, jak tylko ma możliwość, to jest na większości mecze. Ja też, no jak mam możliwość i czas, to też staram się. Mimo wszystko, że to jest niższy poziom czwartoligowy, ale też staram się tam być jak tylko mogę, no bo wiadomo, że tu też mamy swoje obowiązki. Powiedziałeś o swojej rodzinie, to teraz przejdźmy do rodziny Stali Mielec. Pytanie, z kim najbardziej trzymasz się w szatni? To jest ciężkie pytanie, no bo gdzieś w szatni trzymamy się. Można powiedzieć, że wszyscy razem, ale taką osobą chyba najbardziej, no to też dużo rozmawiam z Mateuszem Kochalskim i dużo rozmawiamy, czy to o sytuacjach meczowych, czy też o swoim życiu prywatnym, co się dzieje u nas i myślę, że to z Mateuszem tak też jak jesteśmy na jakichś wyjazdach, na zgrupowaniach, no to też cały czas jesteśmy razem w pokoju i myślę, że to z nim tak jakby... Tak, wywołałeś Kopiego, bo kolejne pytanie jest właśnie o niego. Czy jak przychodziłeś do Mielca na ten sezon, to spodziewałeś się zostać jedynką? Był już zakontraktowany wtedy Mateusz Kochalski. Twój status, to można powiedzieć, uwaga, to jest cudzysłów, tylko wypożyczenie. Nie bałeś się ławki? Czemu miałem się bać? To też jest odpowiedź. Nie, no dlaczego miałem się bać? No bo
Ja przyszedłem tutaj z jasnym celem, żeby być pierwszym bramkarzem. Zresztą tak samo jak Mateusz, czy Mateusz Dudek tak samo. Też o to walczył, więc ja nie miałem się czego bać. No, to była rywalizacja między nami trzema i rywalizowaliśmy. Przy tym muszę szczerze powiedzieć, że też bardzo dobrze się wspieramy razem dalej. Czy to jak teraz Dudy grał w Pucharze Polski, czy Kochal grał wcześniej w Pucharze Polski, czy to ja gram, no to też czuję ich wsparcie. I tak przy wcześniejszym pytaniu też z Mateuszem Kowalskim dużo rozmawiamy o jakichś tam różnych sytuacjach. Tak mówię, no nie bałem się tego, że mogę usiąść na ławce, no bo to jest też rywalizacja. A każdy ciężko pracuje i przychodzi i nie myśli o tym, czy będzie siedzieć na ławce, czy nie, tylko myśli o tym, że będzie grał. Bardzo fajnie, co powiedziałeś. Widać właśnie, tym bardziej, że jesteście taką naprawdę zgraną drużyną. Tak, no i też myślę, że taką fajną grupę w grupie, no bo wiadomo też, że bramkarze to jest troszkę coś innego. Nie? Też mamy swojego własnego trenera Beszczyńskiego i też naprawdę mamy z nim dobry kontakt, także muszę powiedzieć, że taką grupę w grupie też naprawdę mamy fajną atmosferę. Wróćmy jeszcze do twojego przyjścia w poprzednim sezonie do Stali Mielec. Opisz, jak to wyglądało z twojej strony, gdy Stal nagle i niespodziewanie odezwała się do ciebie w końcówce sezonu. Wiesz, że nawet pamiętam, że to był trening. Trenowaliśmy po południu w Poznaniu. I nawet pamiętam dokładnie moment, bo nie wiem, jakoś tak mi to zostało w pamięci. Rozciągałem się na siłowni, tak jak często to robię po treningach. I nagle dostaję telefon menedżera, nie? I co może chcieć, nie? No, grałem chyba w rezerwach w weekend, jak dobrze pamiętam. Co może chcieć ode mnie? Bartek, słuchaj, Stal Mielec jest zainteresowana, żebyś przyszedł. Dobra, nie wkręcaj mnie, tylko powiedz, o co chodzi, nie? No poważnie mówię, Stal Mielec chce, żebyś przyszedł, czy się zgadzasz, czy nie, bo nie wiem, czy mam to dopinać, ten transfer, czy nie. Ja mówię, no oczywiście rób, wszystko idę. Pakuję się nawet, mogę się dzisiaj wieczorem spakować, wyjadę, to będę w nocy, nie, w Mielcu. No i to chyba dwa dni były na załatwienie formalności i w środę albo w czwartek, już teraz też tak dokładnie nie pamiętam. Zameldowałem się już tu w Mielcu. Nie, bo w sobotę graliśmy. Niedzielę. Bo w sobotę pamiętam, że Lech zapewnił sobie mistrzostwo. I tak i nie byłem do końca pewien, czy mam się cieszyć, czy zachować spokój, no bo z jednej strony to jest to, co rozmawialiśmy, że mistrzostwo to jest naprawdę duża rzecz, ale z drugiej strony miałem jeszcze zadanie do wykonania na drugi dzień, żeby utrzymać Stal w Ekstraklasie. I chyba mimo wszystko, z tego co pamiętam, siedziałem z dziewczyną w hotelu i cieszyliśmy się, ale nie było, to było bardziej stonowane cieszenie się z tego mistrzostwa, dopiero jak tu sobie zapewniliśmy utrzymanie, no to wtedy już mogłem się w pełni z jednego i z niespodziewanego drugiego sukcesu cieszyć. I jakby z góry i z dołu tabeli. Tak, ale dla mnie to nie miało znaczenia. Ja to, że zagrałem, że zadebiutowałem w Ekstraklasie, no to z tego się bardzo cieszyłem, bo to jest tak jak mówiłem, no to był jeden, to teraz już był jeden z moich celów, który sobie zakładałem i teraz tylko chcę jakby śrubować te liczby w Ekstraklasie, a potem mam kolejne swoje cele, które też chciałbym osiągnąć. Nie da się ukryć, Bartku, że Stal Mielec to dobre nazwiska bramkarzy. I tak było też w poprzednim sezonie, kiedy grał tu jeszcze Rafał Strączek. I tutaj właśnie pytanie skierowane do ciebie. Czy miałeś przez chwilę myśl, że jesteś takim drugim Rafałem, za którym szaleli kibice mieleckiej Stali pod względem gry? Nie, ja jestem pierwszym Bartkiem Mrozkiem w Stali Mielec i nigdy nie powiem, że jestem drugim kimś tam. Nie porównuję się do nikogo, bo każdy jest inny i każdy
każdy ma jakieś tam swoje umiejętności, dlatego nie przeszła mi taka myśl. Po prostu sam chcę grać jak najlepiej i sam chcę, by Stal była jak najwyżej w tabeli. Po prostu. Właśnie, tutaj znowu idealnie trafiłeś, bo kolejne pytanie brzmi, jakie są twoje przeczucia co do końcowego miejsca Stali w tym sezonie? Mam nadzieję, że będą one jak najwyżej. Że jak będzie taka możliwość, żeby nawet być w pierwszej trójce, no to... Dlaczego nie? Dlaczego nie? No, jeżeli będziemy mieli taką możliwość i będziemy prezentowali taką formę, no to... To dlaczego nie być w tej pierwszej trójce? No ale jak życie potoczy się, to tego nikt nie wie jeszcze i... Jeszcze jest sporo spotkań przed nami i sporo jest do rozegrania, więc też ciężko powiedzieć, na którym miejscu będziemy, tak? Ostatnie pytanie do ciebie, Mroziu. Czego życzyłbyś na przyszłość sobie i drużynie? Zdrowia, bo uważam, że jak jest zdrowie, to resztę można sobie samemu już wywalczyć, zapracować na różne rzeczy, na to, co każdy indywidualnie chce i dlatego życzyłbym zdrowia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Drodzy kibice, moim i waszym gościem był bramkarz PGF KS Mielec, Bartosz Mrozek. Dziękujemy za obejrzenie materiału, śledźcie nasze media społecznościowe, subskrybujcie kanał i oczywiście napiszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.